Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w czwartej tygodniówce, czyli przedostatniej tygodniówce grudnia. To jest tygodniówka świąteczna. Poczekajcie, bo wy ją pewnie będziecie widzieć w sobotę, czyli w Boże Narodzenie. Tak? Dobrze myślę chyba, prawda? Bo wy widzicie w te, które już tutaj są. Tak. Czyli wy ją oglądacie w Boże Narodzenie. Mam nadzieję, że jakby podoba wam się Boże Narodzenie. Że spędzacie ten czas jakoś miło. I że jest, no miło. Jakoś nie mogę się dzisiaj ogarnąć. Jakoś nie mogę się ogarnąć. Dobra, słuchajcie, będziemy dzisiaj korzystać z tego papieru i chyba tego papieru, jeżeli mnie pamięć nie myli. Papier reniferowy, czyli ten papier. Oczywiście wszystkie papiery będą podlinkowane. Ten papier to jest element Stamperii Romantic Collection Christmas. Tego 20x20, bo ja z 20 korzystam. A to jest, nie pamiętam niestety, której autorki, ale papier do druku z Etsy. Złote bombki? Jakie złote bombki? Ach, te złote bombki. Ach, te złote bombki. Dobra. Naklejka, pudełko. Okej, czyli tutaj to będzie. Dobra, to sobie tu przytrzymamy. I tak, tutaj potrzebujemy ten papier. Tak. Ten papier w całości. Tak, o. Ja go sobie od razu wydrę. Jak wam minęła Wigilia? Skoro dzisiaj Boże Narodzenie, to mam nadzieję, że spędzacie je w rodzinnym gronie albo w przyjaciół gronie, co kto lubi, jak kto lubi. Mam nadzieję, że jest miło, że brzuszki pełne, że wszyscy zdrowi. I trzymajmy kciuki, żebyśmy wszyscy byli zdrowi też po świętach. Żeby to jednak wszystko dobrze się skończyło. Jezu, koty miałczą, głodne, muszę przyspieszyć. No to jeszcze nie Wigilia u mnie. No właśnie, u was już po Wigilii, to już zwierzaki pewnie gadały. Jezu, jaka panika. U nas jeszcze, wiecie, do Wigilii daleka droga. Bardzo daleka droga, bym powiedziała. Bo ja nagrywam ten film ciągiem z innymi tygodniówkami, więc jest dopiero ostatni dzień listopada u mnie. Więc wiecie, ja jeszcze żyję w innym świecie. Wy już żyjecie w świecie święta i w zasadzie po świętach, bo zakładam, że pewnie będziecie oglądać ten film raczej 26. Chyba, że ktoś właśnie w Boże Narodzenie, jako że wróci taki najedzony, albo goście wyjdą, to zasiądzie, albo padnie na kanapie, albo na łóżku i będę towarzyszyć opróżnianiu brzuszka, żeby można było się zacząć ruszać, bo ja na przykład w Wigilię to chodzę głodna, bo jestem nie rybna, nie grzybowa za bardzo, więc generalnie w Wigilię to ja tam nie bardzo mam do zjedzenia, więc u mnie to zawsze właśnie w Boże Narodzenie była nadzieja na szamanko. Krisponku, przestań krzyczeć. Drze się. O, na dramat się stał koci po prostu. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja chcę, żeby to było takie długie tutaj. Chyba sobie to przyciapiemy. Nie będę wtedy się musiała bawić, no tak. Nie będę się musiała wtedy bawić w... te. Wycinanie ramek do... O, tak sobie przyciubiemy i będzie spoko, myślę. Ewentualnie zastanawiam się, czy sobie jeszcze tutaj jakiś nutek nie wziąć. Tutaj, żeby trochę wystawały. Zobaczymy, jakby to wyglądało. Ale myślę, że miałoby to potencjał. O, bo tutaj będzie jeszcze ta naklejka z tym pudełkiem. Ale tutaj te bombeczki, no tak, to ma duży potencjał. Jest spoko, tak myślę wręcz. Widzicie, wszystko widzicie. Dobra, to sobie zostawiam, żeby nie zapomnieć.
A na górze lecimy z tymi bombeczkami. Zaraz sobie je dotkniemy. I tutaj jeszcze ten Sweet Memories. Może to też sobie weźmiemy. I pod to Sweet Memories też bym sobie coś podłożyła, nie? Jakiś papier. Tak, żeby było fajnie warstwowo. Jak jest warstwowo, to zawsze jest zabawniej. O, Sweet Memories. Sweet Moments. A, moment wręcz, jeden. Okej. Okay. Jestem taka ślepa po prostu, że wiecie. Dobra, mam taki kawałek tego wszystkiego. Całe to tak nie bardzo. Tak. Trochę za dużo. Ale jest jaka awantura. Koty już chyba z głodu chcą siebie zjeść. No wiecie, 10 minut temu powinny dostać jeść. To już jest dramatyczna sytuacja u kotów. Jezu, jakie to są po prostu panikary dwie. Jedno i drugie. Dobra, to mamy. I teraz tak, mam tutaj taki fragment, ale to się będzie zlewało, bo to jest troszeczkę za podobne. Jezu, taka awantura tam się dzieje. Taka sroga awantura wręcz. Mam tutaj taki kawałek, to nawet mogłoby się nadać, jakby ten kawałeczek troszeczkę przydziubać. No to są takie kawałki, które mi zostały z poprzednich tygodniówek. I to szkoda wyrzucić, a może się tutaj do czegoś jeszcze nadadzą. O, mam tutaj tak, o widzicie, i się nada. Tutaj będzie tak, o, to akurat ładnie zakryjemy tą dziurę. O, dobrze. A tam na górze to mnie te nutki jeszcze kuszą trochę, chyba że... No bo tego tu prawie nie widać tutaj, to nie bardzo. Chyba że stąd weźmiemy, ale... nie. Bo wolałabym te nutki rzeczywiście. Weźmiemy sobie nutki. Nutki jakoś mi tutaj pasują do tego wszystkiego. O, no totalnie. Totalnie nutki pasują. Dobra. No to będziemy przyczepiać wszystko. Nie ma co tutaj, wiecie, kminić za długo. Nie chcę was trzymać jakoś strasznie długo. Możecie mi napisać, jak tam święta spędziłyście. Czy najedzone brzuszki? Co dobrego jadłyście? Jakie są u was w ogóle świąteczne tradycje? Ciekawa jestem bardzo. Jest choinka, prezentów raczej coraz mniej. My sobie z szanownym jeszcze prezenty robimy, a tak to nie wiem, jak w tym roku jeszcze się umówimy, bo jeszcze z rodzicami, z siostrą nie rozmawiałam, czy będziemy sobie robić jakieś prezenty takie. Ale nie zawsze robiliśmy. Znaczy w sensie zdarzało się, że już się nie robiło, więc zobaczymy, jak to w tym roku będzie. Wiem, że właśnie w wielu domach się nie robi prezentów na święta, w sensie, że albo na przykład jest losowanie, że jedna osoba jednej osobie, tak żeby nie wszyscy wszystkim. U nas jeszcze nie ma dzieci, bo ani my nie mamy dzieci, ani moja siostra nie ma dzieci, więc też nie ma aż tyle ludzi. Mówicie, jak to jest, jak już się dzieci pojawią w rodzince, no to wtedy tych ludzików się zaczyna robić dużo. No ale przez to też już zwykle wtedy się tylko dzieciaczkom kupuje prezenty. I cała reszta poszkodowana. Ja na przykład bardzo lubię dostawać prezenty pod choinkę. Ale że jestem w mniejszości, no to wiecie, no kłócić się nie będę, nie? Ale ja bardzo lubię dostawać. Ja w ogóle bardzo lubię dostawać prezenty. Lubię robić prezenty, lubię dostawać prezenty. Bardzo lubię niespodzianki. Więc wiecie. Ale nie każdy lubi. Wiem, że nie każdy lubi. Przede wszystkim nie każdy ma też czas i ochotę na szukanie prezentów, nie? Ja to doskonale rozumiem. O, bardzo ładnie. Ja to doskonale rozumiem. Naprawdę nikogo nigdy nie zmuszam, jak wiesz. Jak w którejś części rodziny nie ma chęci na robienie sobie prezentów. Nie wygniotłam tych papierków. Muszę pamiętać, żeby wygnieść ten reniferowy. No to przecież wiecie, no ja się tam nie będę upierać, żeby robić, nie?
Ja chociaż mogę się wyżyć, wiecie. Kartki zrobiłam, wysłałam. Mam nadzieję, że wysłałam. Bo jeszcze nie wysłałam, ale jak wy to oglądacie, to mam nadzieję, że wysłałam. Więc chociaż tam się wyżyłam. Mam nadzieję, że kartki dotarły do adresatów. Mam nadzieję, że adresaci się cieszą. No to taki, wiecie, forma też małego upominku w zasadzie. Święta, święta i po świętach. No właśnie, ja tu czekam na święta, a wy już jesteście prawie po świętach, ale to jest zabawne. Zabawne. Ciekawe, jak te święta będą wyglądać. Wy już wiecie, ja jeszcze nie wiem. Ciekawe, czy śnieg będzie. W sensie w Warszawie, no bo wiadomo, gdzieś tam w różnych rejonach górskich, podgórskich. To na pewno. Ale w tej naszej Warszawie, to powiem wam, tego śniegu zawsze w święta, znaczy nigdy nie ma się. O nie, zapomniałam, że ostatnia tygodniówka będzie już z czarnymi kartkami. Najgorzej. No właśnie, bo za tydzień tygodniówka, którą zobaczycie, już będzie miała czarne kartki. Znaczy jedną czarną kartkę. Jedna będzie czarna, druga będzie kraftowa. Więc tak właśnie dziwnie. Trochę się jej boję, no, ale zobaczymy. Wyjdzie jak wyjdzie. Nie ma co się tam, wiecie, przejmować za bardzo. Zwłaszcza rzeczami, na które nie bardzo ma się wpływ. Znaczy, jak zrobię ładnie, to będzie ładnie. Jak zrobię brzydko, to będzie brzydko, nie? Więc w sumie to mam bardzo duży wpływ, bym powiedziała. Ale... O, no... Dobra. Będzie git. Ten papier z tyłu też jest piękny, ale tak jak wam mówiłam w ubiegłym tygodniu, no trzeba się na coś zdecydować, nie? Korzystając z tych papierów, albo kupować po prostu dwa bloczki, tylko że dwóch bloczków ja na przykład bym za nic w świecie nie zużyła. Dlatego też na przykład nie kupuję dużych, bo no wiem, że dużego też bym nie zużyła. Więc w moim przypadku to w ogóle mija się z celem. Mogę tutaj jakiś napis jeszcze wkiełbasić, szczerze mówiąc. Damy sobie najpierw to, o, bo tutaj miałam chętkę wrzucić. Tylko sobie przybrudzimy brzeszki. Przybrudzimy sobie brzeszki, dobra. Żeby mi tu jemioła wlazła. Mam ochotę na jakiś napis tutaj. Czekajcie, może w tej, może w tym są jakieś napisy. Są takie tagi. Nie ma napisów świątecznych, naprawdę. W zestawie świątecznym nie ma napisów świątecznych, ale dziwnie. Napiję się z tej okazji. No bo ja mam gdzieś te moje napisy, ale zanim je teraz znajdę, to wiecie, będzie trwało i trwało, nie ma to najmniejszego sensu. Może takiego taga bym sobie tutaj wkiełbasiła właśnie. Czy mam ochotę na takiego taga tutaj? No właśnie nie bardzo mam ochotę na takiego taga tutaj chyba. Ale mam jeszcze wydrukowane te elementy. Różne, różnorakie. Może coś stąd bym sobie wzięła. Są tu jakieś napisy. Nie ma tu żadnych napisów, no. Ludzie. Joy to the world. Wild? World? World. Be merry and bright. O, wytniemy sobie to i zobaczymy, może podejdzie. Ja mam wycięte, zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj gdzieś. Nie bałc. Nie bałc. Myślałam, że jakoś bardziej. No nie, w ogóle nie. O, tam bym mogła to wkiełbasić. To tam to wkiełbasimy. Tam dałoby radę.
Tu wbrew pozorom w ogóle nie pasowało. A tam jakoś nawet. Dobra, i teraz sobie będziemy pykać już rameczki. O. Tutaj nawet spoko, ale zaraz. Bo ja bym tam jeszcze coś wkiełbasiła pod spód. Wiecie? Jak już sobie tutaj to wycięłam. Nie, to już będzie za dużo szczęścia. Dobra, nie będziemy nic kiełbaszać pod spód. Dobra, niech tak będzie. Ewentualnie taką jemiołkę może. Może taką jemiołkę. Po prostu muszę powkiełbaszać coś. Tutaj będzie pasowało. Muszę, bo się uduszę, słuchajcie, no. Dobra. A tam sobie na górę damy jeszcze takiego creepy aniołka. Też uważacie, że te aniołki takie vintage'owe i dzieci vintage'owe są strasznie creepy? W ogóle wszyscy ludzie, mam wrażenie, że z tamtych rzeczy są creepy. Nie wiem, czy też macie takie odczucia, czy ja jestem jakaś dziwna po prostu. Dobra. Pykamy sobie to. Dobrze, i to już będzie przedostatnia tygodniówka świąteczna. I ta kukułka wygląda mega fajnie. Bardzo mi się podoba ta kukułka. Chyba śmieciarka przyjechała. Poniedziałek, wtorek, tutaj środę. Środa i to sobie pierniczkowe zrobimy, chyba że znowu się zapomnę i nie zrobię pierniczkowego. Tak też, słuchajcie, może być. Ostatnio miała być pierniczkowa tygodniówka i wyszło jak zwykle, nie? Specjalnie nie od linijki, bo się w ostatnich miesiącach dziwiłyście, że ja tak dużo linijki używam. Więc przestałam. I powiem wam, że mi to się podoba, jak jest takie właśnie... Takie, no wiecie, jakie. Nie do końca równe, w sensie w ogóle nierówne. Ja to lubię, taki klimacik. Do mnie to ten. Ale na przykład miałam wtedy ochotę właśnie na linijkę. I jakby spoko, nie? W sensie nic złego się nie stało, że używałam linijki. Zawsze to jakaś odmiana. Jakie sobie zrobimy tutaj tełko dla tych moich rameczek? To jest dobre pytanie. I gdzie są moje pierniczki? Są moje pierniczki. Dobra, mamy pierniczki. Gumka. I lecimy. Muszę pomyśleć nad kolorkiem ramek. O, który to będzie? 20. Jest poniedziałek. Dobra. Tutaj wtorek. 21. No, to już święta coraz bliżej. Tutaj będę pewnie ciasta robiła. No. Chociaż nie, jeszcze nie. Pewnie w czwartek będę. No, w czwartek to może nie, w środę pewnie. Wtorek. Tutaj środa. Ale fajnie. Święta. Święta i po świętach. No właśnie, to jest zawsze takie. Tak się czeka, tak się wypatruje. Ale ja na przykład tak mam, że czekam na te święta. Bardzo lubię grudzień i ten taki właśnie okres przedświąteczny, kiedy te światełka się wszędzie pojawiają, kiedy choinka się w domu pojawia. Wiecie, jest tak dużo takich fajnych rzeczy. Te świąteczne filmy, jakąś świąteczną książkę człowiek przeczyta. I tak jest dużo takiego świątecznego nastroju. I powiem wam szczerze, że mi na przykład to oczekiwanie do świąt, na święta, sprawia dużo więcej przyjemności niż same święta. Same święta to już wiecie jak to jest. Człowiek pójdzie, usiądzie, zaraz wszystko zje, brzuch go boli, nagada się, a jeszcze nie daj Boże się pokłóci gdzieś tam z kimś. To wiecie jak to jest przy stole.
Czasami się powie o dwa słowa za dużo przy rodzince i wychodzą różne rzeczy. Więc same te święta, to tak powiem wam szczerze, różnie. Czwartek, piątek, czyli Wigilię w piątek mamy w tym roku. Wczoraj, bo wy jak oglądacie, to wczoraj była Wigilia. Piątek, sobota. Tak, i tutaj będzie niedzielka. 26. Tak, sobota i niedzielka. Dobra. I tak, poprzybrudzam sobie trochę te pierniczki. Jak już wam mówiłam, jak robimy tak przez cały miesiąc, to zróbmy przez cały miesiąc. Tak, od razu mogę sobie brzeszki poprzybrudzać, jak już tak przybrudzam. No powiem wam, takie dość monotonne te tygodniówki. Mam wrażenie, że te listopadowe były takie bardziej, wiecie, odjechane. Tak, że tam się działo i błyszczało i wszystko w ogóle, wiecie, takie było, Ola Bogarety grało i śpiewało po prostu. A tutaj tak bardzo spokojnie. Ale może właśnie potrzebowałam po tym listopadowym szaleństwie. No niby szarość, ale jednak szaleństwo. Teraz takiego właśnie wyciszenia. Ale ja mówię, ja mam wrażenie, że na mnie tak te papiery kraftowe działają. Dlatego nie wiem, czy bym dała radę z całym takim notesem kraftowym. Obawiam się, że nie. W ogóle idealny dla mnie notes to byłby biało-kraftowy. Mam takie poczucie. Chętnie bym tu dała zielony, ale wiem, że będę żałowała, więc nie dam tutaj zielonego. Zrobię sobie ciemny brąz. Wiem, że już robiłam, ale no, zrobię taki, który najbardziej mi się podoba generalnie. A że to świąteczna tygodniówka, to chciałabym, żeby właśnie mnie cieszyła jak najbardziej, a wiem, że taki ciemny brąz będzie mnie cieszył najmocniej, co ciekawe. Dobrze. Dobrze. No i słuchajcie, grudzień bez błysku. Ja byłam pewna, że będę miała te tygodniówki takie, wiecie, ociekające złotem, a tu tak wyszło, już w ogóle żadnego błysku nie ma. Widzicie, jak to jest, jakie to przewrotne. Ale to jest kwestia tego, że po prostu nie mam totalnie ochoty na tutaj na błyszczenie. Pewnie by pasowało, pewnie by było można, ale jakoś tak... No totalnie mi to, szczerze mówiąc, tu nie leży. Jakoś tak nie mam... No nie mam weny na błyszczenie, jakieś, wiecie, czy brokaty, czy jakieś folie, czy farby błyszczące, no jakoś nie. Jakoś mi tak podeszło, żeby ten grudzień był taki bardzo, bardzo spokojny. Taki wręcz właśnie... No dobra, może minimalistyczny to nie jest najlepsze słowo, ale taki... No spokojny, no po prostu. Spokojny jest chyba najlepszym określeniem tego, co tu się dzieje w moim wykonaniu. No, jeszcze bym chciała chyba jakiegoś stempelka sobie tutaj gdzieś tam po boczkach dokiełbasić. Ten z napisami był spoko, a może coś bardziej fancy. Tylko tak, gdzie ja bym go widziała? Tu mam wianuszek, to wianuszek może nie. Tutaj jest grzaniec, jakieś takie... Jest tutaj cynamonik, cynamonik by dawał radę, myślę. O. Jest cynamonik, jest anyżek, jest grzaniec. To są stempelki z Ekszona, za które bardzo dziękuję Wesari, która mi kupiła i wysłała. Bo w moim Ekszonie oczywiście, że nie było. Oczywiście, że nie było. Tu sobie damy tego wariata. Krejzola. Anyżek sobie jeszcze gdzieś wkiełbasimy. Anyżek sobie tutaj damy. Dobrze. I tak się zastanawiam, czy jakieś naklejki jeszcze jest, jeśli nie wkiełbasić, wiecie. Tak sobie teraz myślę, co ja tutaj mam napoczęte. Mam znaczki napoczęte, ale znaczka to chyba już nigdzie tu nie zmieszczę.
tato. Tu mam takiego fajnego Mikołajka, który się wspina. Nie wiem, czy go przyczepię, ale tak go spróbuję gdzieś. Popatrzę, może. Nie, chyba nie. Chyba mi pasuje tak, jak jest, szczerze mówiąc. Nie będę chyba już nic tutaj dokładać. Jest git. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Mimo tego, że takie dosyć delikatne, spokojne. Ale tak jakoś mi to pasuje. Jakoś tak leży mi ten klimat. No dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Życzę wam wesołych świąt, no bo dzisiaj sobota, Boże Narodzenie, więc życzę wam wesołych świąt. Wiem, że wczoraj Wigilia, ale dzisiaj jeszcze święta. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, mam nadzieję, że jest spokój, mam nadzieję, że spędzacie te święta tak, jak lubicie najbardziej, czy rodzinnie, czy z przyjaciółmi, czy sami we własnym towarzystwie, jak kto lubi. No. Mam nadzieję, że te święta będą dla was wspaniałe, że są dla was wspaniałe i że odpoczywacie. Ściskam was bardzo, 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 bardzo gorąco. Życzę wam cudownych, wspaniałych świąt spędzonych na odpoczynku. I co? Widzimy się za tydzień w kolejnej tygodniówce. W piątek, w środę widzimy się najprawdopodobniej na live, jeżeli nic się nie zmieniło do tego czasu, kiedy oglądacie ten film. No, wesołych świąt. Ściskam bardzo. Pa, 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 pa.